Chyba każdy lubi zapach świeżego powietrza o poranku. Wyobraź sobie, że właśnie się obudziłeś, porządnie wyciągnąłeś i podchodzisz do okna, żeby nieco przewietrzyć sypialnię. Zaraz, co jest? Nie możesz go otworzyć. Zimą faktycznie mogło zamarznąć przez noc, ale przecież jest lato. Masz złe przeczucia. Dlaczego nie da się otworzyć tego głupiego okna? Powodem może być niebezpieczne zjawisko naturalne, które występuje na skutek zmian w glebie i skałach wokół domu. Mowa o osuwiskach. Przyczyniają się one do gromadzenia się wody w glebie, przez co ziemia rozszerza się i wybiera nacisk na fundamenty budynku. Mało tego, przesuwanie się gleby i skał może również wywierać nacisk na sam dom, powodując zacinanie się okien lub trudności z ich otwieraniem. Jeśli przeczuwasz, że wkrótce może dojść do osunięcia ziemi, natychmiast opuść niebezpieczny obszar i poszukaj schronienia. Na co jeszcze zwrócić uwagę, jeśli nie jesteś pewien, czy masz do czynienia z osuwiskiem? Na przykład na drzewa, które nagle przybierają dziwny kształt. Mogą być wygięte z powodu ruchu gleby w kierunku uszkodzenia zbocza. Wierzchołki mogą wyglądać tak samo, ale korzenie są zmuszone do wygięcia się w inną stronę. Czasami może to nawet powodować spore deformacje. Tylko spójrz na te drzewa w kształcie litery J. Kształt ten pomaga im pozostać w pozycji pionowej, mniej lub bardziej stabilnej, pomimo ruchu gleby. Jeśli nie masz pewności, czy mieszkasz na terenie osuwiskowym, oto kilka miejsc, które warto mieć na uwadze. Na pewno wzgórza, które są bardzo strome, zwłaszcza w dolinach, lub miejsca, w których niedawno wybuchł pożar. Nie zapominajmy też o obszarach dotkniętych niszczycielskim wpływem człowieka, na przykład po dużej wycince drzew lub intensywnej zabudowie. Brzegi rzek lub strumieni również nie są dobrze chronione przed osuwiskami, ponieważ gleba jest tam bardziej miękka. Lepiej dmuchać na zimne i wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby przewidzieć niebezpieczne zjawiska naturalne. Na przykład, gdy niebo przybiera dziwny odcień zieleni. Kiedyś ludzie myśleli, że to oznacza zbliżające się tornado, ale w większości przypadków to mit. Naukowcy nie znaleźli bezpośredniego związku między zielonym niebem a tornadem. Możesz być jednak pewny, że nadciąga silna burza. Badacze odkryli, że duże chmury burzowe mogą zmienić kolor nieba na zielony. Ma to głównie związek ze sposobem, w jaki światło słoneczne przemieszcza się przez gęstą, wilgotną atmosferę. Jeśli na niebie nie ma żadnej chmurki i nagle zaczyna padać deszcz, nie bój się. Owszem, to bardzo dziwne i rzadkie zjawisko, ale nie grozi ci niebezpieczeństwo. Takie zdarzenie nazywane jest deszczem słonecznym. To dlatego może ci się wydawać, że deszcz pada prosto ze słońca. W rzeczywistości coś takiego nigdy nie ma miejsca. To złudzenie optyczne. Chmury deszczowe znajdują się w pewnej odległości od Słońca. Jeśli Słońce przebija się przez nie pod odpowiednim kątem, stają się niewidoczne. Wystarczy wtedy trochę wiatru, aby zdmuchnąć deszcz w Twoim kierunku i w ten sposób wydaje Ci się, że pada ze Słońca. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. To, że pada, wcale nie oznacza, że jesteś chroniony przed promieniowaniem UV. Zawsze używaj kremów z filtrem, nawet jeśli to tylko lekka mrzawka. Widzisz te dziwne, kwadratowe fale? Owszem, wyglądają fajnie na zdjęciach, ale mogą być bardzo niebezpieczne. Jeśli zobaczysz je podczas pływania lub surfowania, powinieneś natychmiast wyjść z wody. Są one często związane ze silnymi prądami. Fale te są tak trudne do opanowania, że sterowanie łodzią lub statkiem staje się kłopotliwe. Niektóre mogą mieć nawet 3 metry wysokości i szybko pojawiać się i znikać w pobliżu wielu plaż. Najlepszym miejscem do zaobserwowania kwadratowych fal jest Francja na wyspie Ré, ale można je również zobaczyć w innych miejscach, takich jak południowy Pacyfik. Skąd się w ogóle biorą takie fale? Tworzą się, gdy dwie fale z różnych mórz lub oceanów uderzają o siebie pod kątem 90 stopni. Dzieje się tak na granicy między dwoma morzami lub oceanami albo w pobliżu półwyspu. Zwierzęta wyczuwają zagrożenie wcześniej niż ludzie i mogą nas ostrzec. I wcale nie muszą to być nasze pieski czy kotki. W 2004 duże trzęsienie ziemi pod powierzchnią morza w pobliżu Indonezji spowodowało ogromne tsunami. Fala zniszczyła wiele miast wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego. Mieszkańcy nie wiedzieli o zagrożeniu, ponieważ systemy ostrzegania przed tego typu zdarzeniami nie wychwyciły znaków na czas.
Jednak niektóre zwierzęta, takie jak słonie i flamingi, zdawały sobie sprawę z nadchodzącego niebezpieczeństwa i zaczęły uciekać. W jednej z wiosek w Tajlandii ludzie mówili, że widzieli bawoły biegnące na wzniesienia i od razu wiedzieli, że wydarzy się coś złego. Naukowcy od dawna wiedzą, że zwierzęta potrafią przewidywać niebezpieczne zjawiska naturalne. Weźmy na przykład zapiski historyka Tukidydesa, który w 373 roku przed naszą erą pisał o dziwnym zachowaniu zwierząt zaraz przed wielkim trzęsieniem ziemi, które zniszczyło wtedy starożytne greckie miasto. Ludzie donosili również, że przed trzęsieniem ziemi, które miało miejsce w Neapolu w 1805, woły, owce, psy i gęsi zaczęły wydawać głośne dźwięki, a konie uciekły. Coś podobnego działo się ze zwierzętami w San Francisco przed potężnym trzęsieniem ziemi w 1906. Przez lata przedstawiono wiele teorii na temat tej dziwnej zdolności zwierząt do przewidywania trzęsień ziemi. Niektórzy badacze zauważyli, że potrafią wywęszyć niebezpieczeństwo nawet na 20 godzin przed katastrofą. Podobno zwierzęta mogą odczuwać zmiany w powietrzu spowodowane przemieszczaniem się skał w okolicy. Gdy te zaczynają napierać na siebie, kilka dni przed trzęsieniem ziemi uwalniają minerały, które przedostają się do powietrza. Ponieważ większość zwierząt ma lepszy węch niż ludzie, potrafią one wyniuchać niebezpieczeństwo z dużym wyprzedzeniem. Ludzkie ciało też może nas w pewien sposób ostrzec. Kiedy jest nam zimno, włosy stają dęba, ponieważ małe mięśnie u podstawy każdego mieszka włosowego ściskają się razem. Sprawia to, że skóra wygląda na wyboistą, co pomaga zatrzymać powietrze, aby utrzymać ciepło. Dzieje się tak u wszystkich zwierząt, które mają włosy lub futro, ale ludziom nie daje to zbyt wiele, ponieważ nasze włosy są zbyt cienkie. Najlepszym sposobem na utrzymanie ciepła jest drżenie, które sprawia, że mięśnie szybko się poruszają, rozgrzewając organizm. Ale włosy mogą również stanąć z zupełnie innego powodu, na przykład przed uderzeniem pioruna. Wówczas należy natychmiast szukać schronienia. Przed burzą w powietrzu gromadzi się ładunek elektryczny. Nazywa się to dodatnim wyładowaniem atmosferycznym. Ładunek ten sprawia, że włosy stają dęba. Nawet jeśli burza wydaje się być daleko, wyładowanie atmosferyczne jest znakiem, że należy się gdzieś schować. Jeśli czujesz zapach dymu i ciepło na policzkach, może to oznaczać, że twoi sąsiedzi urządzają grilla. Zanim jednak dasz się zaprosić, upewnij się, że w pobliżu twojego domu nie ma pożaru. Zwróć szczególną uwagę na dym i mgłę oraz zwierzęta opuszczające okolice. Pożary mogą wyrządzić wiele szkód, ale niewiele osób wie, że rozprzestrzeniają się naprawdę szybko. Mała iskra ze świecy lub ogniska potrafi wzniecić ogromny pożar, który spali tysiące akrów ziemi. Jeśli warunki są sprzyjające, pożary mogą pokryć ogromne połacie i zablokować ci drogę ucieczki. Lokalne władze zwykle wysyłają ostrzeżenia, gdy wybuchnie pożar, ale czasami możesz nie otrzymać wiadomości na czas, więc lepiej dmuchać na zimne, nie na gorące.